nie sposób nie skomentować wydarzenia, jakie miało miejsce niedawno, a było komentowane zarówno przez burmistrza, jak i przez radną Ewę Wolną. Zanim do tego przejdę i odniosę się, chciałbym Państwu przeczytać post burmistrza Artura Pomianowskiego, który ukazał się kilka dni temu. Szanowni Państwo, zostaliśmy wyróżnieni w konkursie Lubelski Lider Ekonomii Społecznej, którego inicjatorem i organizatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Zdobyliśmy wyróżnienie jako gmina, która z sukcesem wprowadziła na swoim terenie dobre praktyki ekonomii społecznej. Oznacza to, że w województwie dostrzeżona i doceniona została nasza współpraca z organizacjami pozarządowymi, której efektem jest powołanie do życia przy współpracy z Fundacją Latający Ludzie Spółdzielni Socjalnej Kazimierzanka. Cieszę się, iż nasze działania w tej dziedzinie zostały zauważone. Serdecznie gratuluję osobom zaangażowanym w działanie fundacji i pracownikom Kazimierzanki. Zatem skomentuję to ważne wydarzenie. Zapraszam Państwa do wsłuchania się w głos radnej Ewy Wolnej. Proszę, Ewa Wolna. Ja chciałam bardzo serdecznie pogratulować no chyba nam wszystkim, bo jako gminie, ale przede wszystkim pani Weronice Ziarnickiej za to tego wyróżnienia, które jako gmina otrzymaliśmy, bo nie dość, że mamy świetnie prosperującą, funkcjonującą stołówkę z bardzo smacznymi posiłkami i myślę, że społeczność szkolna szczególnie to doceni, to jeszcze z tego, co się orientuję, to 8 osób znalazło pracę, zatrudnienie, co jest bardzo ważne w tej właśnie ekonomii społecznej. I jeszcze raz serdecznie gratuluję, bo naprawdę ciężka praca się została doceniona. Dziękuję. I ja też gratuluję. Tyle tylko, że było to powiedzieć na początku tej kadencji, kiedy radny Dołęga próbował reanimować stołówkę, tak, w naszej szkole, w gminnym zespole szkół, przeciw tej inicjatywie byli wszyscy radni Dobrej Alternatywy plus niezależna pani Ewa Wolna. Proszę Państwa, nie jest tajemnicą, że ci ludzie to jest kręgosłup zaplecza politycznego pana burmistrza. I dobrze, niech to się dzieje. Niech powstają miejsca pracy. I to jest super. Tyle tylko, że z jednej strony są takie inicjatywy jak ta, a z drugiej strony likwiduje się handel w Kazimierzu, gdzie pracę traci wiele osób. Nieporównywalnie więcej niż jest ten efekt dodatni. I nie można budować czegoś na trupach, na płaczu, na łzach innych. A to miało miejsce. Inną kwestią jeszcze jest sprawa pani Weroniki Ziarnickiej. Absolutnie żadnych zarzutów do pracy, to jest wszystko ok, to się rządzi własnymi prawami.
Ale zachowanie pani urzędniczki w stosunku do radnego do radnego Rybczyńskiego było skandaliczne. Proszę bardzo, możecie się państwo zapoznać z tymi hejterskimi, niegodnymi urzędnika postami. Zaangażowali się w hejt na Ryszardzie Rybczyńskim, na radnym Ryszardzie Rybczyńskim. Zarówno pani Weronika, jak i cała świta urzędującego burmistrza, który za plecami jego wspierają jego działania. No, takimi metodami, niestety. To pozwoliłem sobie tak odnieść się do sukcesów, które, tak jak powiedziałem, dobrze, że są. Dobrze, że ludzie mają co jeść. Dobrze, że jest 8 miejsc pracy. Szkoda tylko, że wasze działania spowodowały, że inni, nieporównywalnie więcej osób straciło pracę. Stracił wizerunek miasta. Za chwilę przejdę do tego, co dzisiaj było, ale jeszcze skomentuję wydarzenie, które miało miejsce następnego dnia po sesji. Chodzi oczywiście o spotkanie organizowane przez policję. Byli przedstawiciele policji. Są linki do relacji. I cóż takiego się wydarzyło? Oczywiście była cała ważna grupa policjantów, naczelników, ekspertów. Z mieszkańcami Kazimierza miała być debata. Na spotkanie przyszedł, no nie wiem czy to, ale dobra, niech będzie jeden mieszkaniec. Pozostali to byli, jak już mówiłem, zaplecze pana burmistrza. Na palcach jednej ręki można policzyć. Niestety o tym wydarzeniu nie przeczytacie państwo ani na Facebooku burmistrza, ani również nie ma żadnej informacji, że było takie spotkanie na stronie Urzędu Miasta czy Samorządu Mieszkańców. Niewątpliwie z jakich powodów ludzie burmistrza czy sam burmistrz, no nie ma się czym chwalić, nie chciał może pokazać takiej frekwencji. Tak, panie burmistrzu, to jest w 100% zasługa pana polityki, a może bardziej pana zaplecza. W Parchatce natomiast na zebranie przychodzi minimum 30-45 osób. Każde. Każde. Co, z czym jeszcze chciałem państwa zapoznać i co jest warte do skomentowania w tym mijającym, w minionym tygodniu. Otóż proszę państwa, dzisiaj na Kazimierskim Rynku jest kiermasz wyrobów lokalnych. Zdjęcia zamieszczam. Zrobiłem ich kilka. No, pogoda nie dopisała. Było trochę wystawionych produktów przez osoby głównie z zewnątrz. Nie doszukałem się miodów lokalnych, ważnych i dobrych. Może właśnie w tym kontekście mówiąc i myśląc, może wróciłaby, może przełamie się pan burmistrz albo jego ludzie i jednak pochyli się nad tym, o czym mówione było od dekad, żeby wyznaczyć w mieście miejsce do handlu produktami rolniczymi, również lokalnymi produktami przetworzonymi rolniczymi. No myślę, że to jest dobry pomysł, żeby to była stała ekspozycja gdzieś w rejonie rynku. Cóż, może przyjdzie na to czas,
W każdym razie ja sukcesywnie będę o tym mówił i przypominał, ponieważ produkty lokalne to jest oryginalny produkt miejscowy, lokalny, który mógłby być no, wiodący. Sama turystyka, taka baza, jak jest obecnie, bez oryginalnych pomysłów, no, jest skazana na porażkę, co już widać gołym okiem. Wrócę jeszcze do wydarzenia. Dzisiaj również przespacerowałem się Górną Puławską, żeby zobaczyć na oczy własne postępujące prace na drodze. Droga jest robiona porządnie. Oczywiście, jak już wielokrotnie mówiłem, technologia budowy dróg z bruku, no, zdaniem ekspertów, no, jest fatalna. To już nie wina ani prawdopodobnie burmistrza, ponieważ projekty są robione według jakichś dziwnych norm. Tu mógłby w sprawę zaangażować się konserwator, żeby wydać ukaz, żeby drogi budować w historycznym mieście, tak jak budowało się to 100 lat temu. Brukowe drogi, które przetrwały, mogą przetrwać setki lat, chyba że ktoś zacznie w tym grzebać. A żeby to zrobić, to trzeba zapoznać się z literaturą w Bibliotece Narodowej o technologii budowy dróg na podstawie materiałów XIX-wiecznych. Zwrócił na to uwagę kilka ładnych lat temu pan dyrektor Jerzy Żurawski, który powiedział, że technologia budowy dróg na podbudowie betonowej to jest coś, jakieś nieporozumienie, również zwrócił w kontekście historycznego miasta. To jest taki substytut, podbudowa betonowa, kocie łby. No, podobnie jak mamy do czynienia z pięknym gątem pod spodem płyty OSB. Płyty, no taka jest technologia, okej, okay, no, ale to już mówi się w planie nawet zagospodarowania o naturalnych sposobach budowy, naturalnych materiałach lokalnych. A to jest wszystko, jak się wydaje, fikcja. Ale droga jest zrobiona porządnie. Poza jedną rzeczą. Życzę wykonawcy, żeby się wyrobił w terminie. Termin jest do 19. Pracy jest sporo. Tu mam uwagę do pana burmistrza Godlewskiego, który zapewniał, że droga zostanie wykonana w czasie. Panie wiceburmistrze, jak pan się nie zna, a znałby się pan, jakby pan miał cokolwiek do czynienia z pracami budowlanymi w ogóle, żeby pan w życiu wbił gwoździa, to by pan miał orientację, ale tak to radzę dopytać ekspertów i nie puszczać słów na wiatr, rzucać słów na wiatr. Jest totalna klęska w jednej sprawie. Otóż zauważyłem coś, o czym było mówione już jeszcze za czasów burmistrza Andrzeja Pisuli. Chodziło o oświetlenie wał. Wówczas, proszę państwa, za późno zorientowano się, że w koronę wału można było wrzucić rury plastikowe PCV, po to tylko, żeby tymi rurami przeciągnąć kabel i nie dewastować chodnika, aby zrobić oświetlenie. I proszę państwa, zwróciłem uwagę na Wierzchoniów. Jest jakieś horrendum. Jest budowany nowy chodnik. Olbrzymia inwestycja. Ja rozumiem, że może chwilowo nie być pieniędzy, czy w ogóle przez pewien czas nie być pieniędzy na wykonanie lamp porządnych przy drodze, na chodniku, a nie w polach. Tak? Wystarczyło wrzucić rurę. Coś, co ułatwi potem przeciągnięcie kabli. Zrobić co 100 metrów, czy co 50 metrów
kawałek studzienki. Ludzie, przecież to są, przy takich inwestycjach to są koszty promilowe. I analogiczna sytuacja jest na Górnej Puławskiej. Stoją stare słupy, lampy są, ale 4 miliony wydajemy na drogę. Na litość Boga. Czy kilkadziesiąt tysięcy nie ma, czy kilkanaście tysięcy, żeby chociaż położyć rurę, a w stosownym czasie, za rok, dwa, pięć, dziesięć, ktoś bez problemu zainstaluje, nawet po kawałku, porządne lampy, które będą adekwatne do wyglądu drogi. No to teraz trzeba będzie znów to niszczyć, podkopywać jakieś technologie, które będą kosztowały, żeby zrobić coś, co jest rzeczą naturalną. Nie rozumiem tego, ale tak jak widać, no samorządowcy patrzą na inwestycje gminne tak, jak mówi przysłowie, że łatwiej, czy powiedzenie, bardzo lekko wydaje się cudze pieniądze i sięga się do cudzej kieszeni, jak też bije się w cudze piersi. Zapraszam do komentowania tego wydarzenia. Za kilka dni kolejny materiał.